Teraz będzie boss rush, ojoj. To jestem ciekaw, jak nam boss rush pójdzie. Ale wiecie co, zanim pójdziemy na boss rush, to zobaczmy, co na dole jest. Tak zejdziemy profilaktycznie zobaczyć to i owo. Wydaje mi się, że lepszy smok niż ta książka. To wtedy zostaje nam już tylko 3 stage'y albo 2. Bo szczerze nie pamiętam, czy było 8 czy 9 stage'y. Tak szczerze. O nie, 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 nie. Zobaczmy, co tu będzie dla nas przyszykowane. Godzina i 3 minuty. No, ta muzyka też jest kurde cool. Jest i Batman. A raczej nie topar. Ale ja mogę zginąć, bo w sumie i tak mam zero żyć, więc lepiej byłoby mieć od razu 3 na sam start, no nie? Jakby ktoś się pytał, dźwięk też słyszę z telewizora, bo mam delikatnie podgłośniony. Więc dlatego wiem mniej więcej, co się dzieje tutaj, nie? O, nie zbiorę już tego serduszka. Szkoda. Dobra, jest i Shatter. Czyżby znowu nie topesz? Yeah. Dara, i nie ma nietoperza. Dziękować za serduszka. Dara, ona też już padła. Okej, grubo jest. Co teraz będzie? A, mumia. Z mumią będzie trochę ciężko. Ale najgorsze jest to, że teraz będę musiał wszystko od zera robić, ponieważ checkpoint jest dopiero, kiedy do Shattera dojdziemy. Wtedy jest dopiero checkpoint. Kurde. Chyba, że jest inaczej, ale nie pamiętam już. Dobra, udało się. Mamy go. Dojechany został. Teraz będzie Frankenstein. Dokładnie tak. O kurde! Jezu. Dobra, padł. Zanim wydał ostatni atak, to padł. I teraz powinien być Shatter. Teraz będziemy mieli checkpoint. Teraz będzie checkpoint, elegancko. Co jest? Jak ja zginąłem? Dobra, nie rozumiem tego. Porada dla siebie, chyba będę stał w miejscu, co nie? Nie ma to sensu, jak ja kurde latam jak głupi i potem się okazuje, że wychodzi co wychodzi. Dobra, no to przynajmniej wiem, jak Shattera dojechać. No, i już jestem.
Szybko padł. To był dosłownie szybki boss fight. Podejrzewam, że gdybym pokonał go bez uderzenia, w sensie wiecie, że żebym ja nie stracił na przykład życia, to podejrzewam, że może bym miał trofkę. O, tak mi się wydaje. Takie mam jakieś dziwne wrażenie. No ale dobra, trudno. Stage numer 7. Zostały nam jeszcze dwa. I zobaczymy, jak będziemy w ogóle stali z tym. Z czym ja tam miałem stać? Jak będziemy stali z... No grą, w sensie, czy ile będziemy mieli tam procent gry od zrobienia kampanii Marii Renard. Kotek. O kurde, kotek tu jest. Nara, frajerzy. Dobra, ile my mamy życia? Chyba... A, jedno mamy. Dobra, chciałem sprawdzić w opcjach, ale już gra mnie wyręczyła trochę. Okej. Ale zanim tam polecę, to chcę zobaczyć, co jest po lewo, bo tam chyba po lewo był secret. Nie chcę tu iść jednak. Wydawało mi się, że tam będzie ten secret. O Jezu. Ej, no czemu tak? Przecież tam miałem... A, dobra, nieważne. Dobra, mamy klucz zebrany, więc teraz lecimy po prostu w dół. Tak jak powinniśmy. Wydawało mi się, że w... Jak przechodziłem kampanię Richtera, to się bardziej z tym męczyłem, ale okej. Nieważne. Mam takie dziwne wrażenie. I co tu będzie? Dużo mamony będzie. No i kurde, żeśmy ładnie polecieli. Kurde, ta Maria Renard naprawdę to jest dobra postać, powiem wam szczerze. Tak nieironicznie, to jest naprawdę dobra postać. Tylko trzeba tutaj uważać na tego, kurde, cymbała, ła. Dobra. Powiedzmy, że jakoś sobie poradziliśmy. Ile mam życia? Jedno. Trzeba to dobrze wykorzystać. Teraz trzeba zagrać, kurde, kto się mówi, może nie, że tyle, nie tyle co na czas, co trzeba to z rozwagą. Dobra, ładnie, właśnie o to chodzi. Wow. Teraz jak spadniemy w dół, to jesteśmy... A, tutaj. Mogliśmy o wiele gorzej trafić, tak szczerze. Mogliśmy na o wiele gorszą scenerię trafić. Ale jest git. Mogło być gorzej. Wydaje mi się, że będziemy mogli nawet mieć te 100%, jeżeli chodzi o save'a, ponieważ jednak pokazujemy coś, czego żeśmy wcześniej nie pokazywali, a raczej procenty wchodzą tutaj do naszego zapisu.
I procenty mam na myśli, procenty zapisu save'a, nie alkohol. Kurde. Dokładnie tak. Kurde, zawsze lubiłem patrzeć sobie na ten piecyk, nie wiem dlaczego. Na ten kominek w zasadzie, przepraszam. Pff. Ten tu kurde wyżygał te kości. Myślę, że mnie jakoś pociśnie. Łe, wolne żarty typie. O, i żyćko mamy. Elegancja Francja. A, teraz będziemy... Aha, on już padł. Myślałem, że coś będzie jeszcze, ale... No, no cóż, jak to się mówi. Dobra, teraz serio trzeba wskoczyć tutaj jakoś. O, dokładnie. O, właśnie. No, tak to mogłem zrobić od początku, ale jakoś, kurczę, nie szło mi. Dobra, mamy dwa żyćka. To jest bardzo ładny wynik, ponieważ teraz będziemy walczyli z duchem Shattera. I jestem ciekaw szczerze, jak nam pójdzie z nim, bo... Richterem to się trochę męczyłem. Natomiast Marią Renard może mi pójść trochę łatwiej i szybciej. I mam nadzieję, że też tak będzie. Serduszka Sayoraya, co tutaj poogarniamy? A tu są te power-upy dla Richtera. Niestety nie dla nas. Szkoda. Simply Clever. Ale powinno nam pójść całkiem spoko, ale nie chcę tutaj zapeszać, ponieważ różnie to może być, no nie? I teraz pytanie, czy on będzie migał? Nie będzie migał, ale jest widoczny normalnie. Bo gdyby migał, to wy byście go nie widzieli. No, będzie z tym gruba jatka, ponieważ... no cóż. Ja nie pamiętam, jak się z nim walczyło. Znaczy, pamiętam, że trzeba było dużo uników robić. Innych tam tego typu rzeczy. No, czyli mam jeszcze dwie próby w zasadzie. No i dobra, mam jeszcze cztery próby. Bo żyćko wpadło. Dobra, to easy. Dobra, nadal on jest. Myślałem, że on będzie migał. Kurde, byłem bardzo blisko. Dobra, teraz go nie widać już. Znaczy ja go widzę na telewizorze, ale wy go nie będziecie widzieć. Come on.
Dara, mu już niedużo zostało. Dobra, padł. Elegancko. Mówiłem, że się w końcu uda. To nie jest tak, jak to było z tym, z Richterem, że będę musiał, kurde, nie wiadomo jak długo powtarzać. A, to już jest koniec. Myślałem, że jest ten, 9 stage'y. No to easy. To teraz będziemy mieli Drakulę. Żeśmy na sam koniec już dotarli. Kurde, ładnie. Zobaczymy, jak nam z Drakulą pójdzie. To będzie teraz wyzwanie. Czas na walkę z Drakulą w Transylwanii. Dobra, nawet jeżeli będę miał teraz zero żyć, to jednak... Nie, mogę nawet spaść, ponieważ... tak czy siak mam tutaj checkpoint. O, patrzcie na to, widzicie? Jeszcze sekrecik ogarnęliśmy. Dobra, ma już ponad połowę zabraną życia. To więc easy. Już ja też niewiele życia mam. Nie oszukujmy się. Dobra, on ma już dosłownie garstkę. Okej. I teraz będzie ta jego druga forma. A właśnie, teraz będzie ten tutaj. Ancymon. Not be understimed. A, spoko, mamy kolejną trofkę zebraną. Dobrze poszło. Dobrze. Myślałem, że mi się tak szybko nie uda go pokonać. Już byłem przygotowany na najgorsze, nie wiem dlaczego. Once again, the blood of Belmont has defeated me. Perhaps this, too, is part of my fate. It's your fault for being so mean to everyone! It is not by my own power that I am resurrected. It is the greed of humanity which calls me back. And thus, by might, I rule. Might becomes the one and only justice in this world. I don't understand what that means! No matter how complicated you make it, a bad thing is still a bad thing! So long as greedy humans exist, I shall be reborn. That's all you need to remember. You proved amusing to me. We shall meet again, blood of Belmont. What do you think is so funny?
No i mamy kurde zakończenie, moi drodzy. Poszło zajebiście po raz kolejny. Castlevania Rondo of Blood została ukończona, tym razem historia Marii Renard. I bardzo fajnie nam poszło, muszę przyznać. Aczkolwiek jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę wam pokazać, tam jakieś bonusowe poziomy. Bo wiem, że są i wiem, że możemy tam dostać się i Richterem i Marią Renard. Aczkolwiek... No cóż, nie sądziłem, że w ogóle mi z Drakulą tak szybko pójdzie. Ja się bardziej męczyłem, kurde, ze śmiercią, z tym śmierdzielem zasranym i z trochę boss rushem, ale kurde, że Drakula tak szybko pójdzie? Znaczy, no dobra, no tam sfailowałem na początku, ale potem sami widzieliście, jak odpaliłem turbo mode dosłownie i ta jego ostatnia faza była, kurde, tak żałośnie łatwa, że szok, po prostu szok. Tak więc teraz poczekajcie dosłownie sekundkę, zobaczymy się, jak miną napisy końcowe. Co to było? Wy to słyszeliście? O kurde, co to było? Dobra, to teraz skoro już jesteśmy po napisach końcowych, to niech tylko teraz... O właśnie, już zniknął. Ja już chciałem mówić, żeby ten napis The End zniknął. No, jak to się mówi... Zobaczmy, ile będziemy mieli procent gry. Start game. Ile będziemy mieli? 92. Ej, to jest dużo. Dobra, więc będziemy znowu grali Marią. Stage select. I teraz tak. Polećmy sobie do tego poziomu chyba. Tak, do tego. Do alternatywnego drugiego poziomu. Lecimy z koksem. Ponieważ tutaj będziemy mieli ścieżkę, którą warto pokazać. Więc poziom jest taki sam dosłownie jak robiliśmy Richterem. Tylko z tą różnicą, że nie będziemy szli na wilkołaka, tylko polecimy do innego bossa, którego warto pokonać. Znaczy, warto pokazać i pokonać, tak tylko powiem. Jestem w ogóle ciekaw, co tutaj trzeba zrobić, żeby platynową trofkę zdobyć. Ale to mówię, musimy po prostu cały czas górą iść. Cały czas górą. Bez żadnego zatrzymywania się, lecimy po prostu górą. Ale tu jesteśmy opeccy, kurde. Bez hitu. Co oni nie mogą mnie trafić, ci przeciwnicy, czy o co tu chodzi? O, dokładnie. I teraz schodzimy w dół. Elegancko, właśnie to mieliśmy zrobić. I teraz będziemy mieli sekcję platformową, bo będziemy teraz musieli dużo, ale to dużo skakać Marią Renard. O, właśnie tak. Właśnie w ten sposób, ponieważ Richterem byśmy tam nie doskoczyli. Co mogliście zresztą zobaczyć. I ale się kurde ściemnia, to tło takie jakieś dziwne jest trochę. Nie będę tego ukrywał. O, ciemno się robi. Oj, oj, oj. Ty kurde. Ty cymbale jeden. No nie tak miałem to zrobić, ale okej. A możemy teraz na dno góry pójść z powrotem, ale... No nie, nie mam zamiaru tam iść. Ponieważ idę dalej z gierką, jak to się mówi. Dobra. Nara. O, kurde.
Nie wiedziałem, że tak można zrobić. Śmiesznie. Ale żem go oszukał. O Jezu. Śmieszna sprawa, nie będę tego ukrywał. Dobra, kim będzie tutaj nasz bosik? Kim ty jesteś? O, jakiś monstrum. No. A to jest... O kurde, co to jest za ten? Ale mnie on spowolnił. O ty kurde, dziadzie jeden. Wiem, gdzie mieszkasz. Na cmentarzu. Znam twój adres. O, widzę, że próbuję się teraz stąd wyłonić. Easy. Myślałem, że tu będę bardziej się męczył. Ale okej. I znowu się kurde rozpadał deszcz, a było przez chwilę tak spokojnie, fajnie. A ten deszcz kurde niedobry. Niedobry deszczyk. Nie podoba mnie się to. Dobra, no to co, wychodzimy stąd. Ponieważ ten poziom już i tak robiliśmy. Moi drodzy, ja chyba wiem, jak już odblokować ten cały poziom. Ten ukryty poziom, ten stage 5, tylko że... No wiecie... W dużym skrócie, przejdziemy sobie na szybkości stage numer 4, ponieważ jest jedna rzecz, której nie zrobiłem wtedy. Jak byłem oczywiście, jak grając Marią. I pokażę wam to i owo. I potem będę mógł wam na szybkości pokazać stage numer 5 i zakończyć let's play, ponieważ to już będzie wtedy wszystko pokazane. Tak więc ZW. Moi drodzy, patrzcie teraz na to. Dokładnie tak, teraz tędy mamy iść. Ponieważ no inaczej się nie dostaniemy do tego alternatywnego piątego stage'a. I mam nadzieję, że odtąd będzie checkpoint. Chociaż ja mam jeszcze dwa życia teraz. Nie, nie będzie odtąd, ale przynajmniej wiem, na czym stoję. Dokładnie tak. Teraz ziup. Lepsze dwa życia niż, nie wiem, jedno albo zero w najgorszym wypadku. No tu nas jeszcze nie było. Jest dobrze, że odkryłem coś takiego całkiem przypadkowo. A tak na serio, no to wiadomo, że całkiem przypadkowo tego nie odkryłem, bo odkryłem to za pomocą tutoriala, bo po prostu wpisałem odnośnie tego stage'a piątego, bo no nie domyśliłbym się, że tutaj jest bomba, która pozwoli dostać się dalej, no nie? Kurde, serio? No właśnie, tu checkpointu już nie będzie, ponieważ to jest taka tajna sekcja, że wiecie, że no tutaj checkpoint jest niepotrzebny. Dobra, pokonany. O, i drugi tutaj, frajerzyna. Okej, dobra, mamy to.
Jak teraz mi się nie uda odblokować tego stage'a numer 5 ukrytego, to ja nie wiem już szczerze. No dobrze, moi drodzy, jestem z wami z powrotem. Minęło od poprzedniego nagrania dosłownie jeden dzień minął, czyli dzisiaj nagrywam to 22 sierpnia o godzinie 18:53. I jak widzicie, nadrobiłem sobie tutaj sejwik, znaczy może nawet nie sejwik, a bardziej ścieżkę. I mamy teraz 3 próby, żeby pokonać Carmille. Więc może być ciekawie, nie będę tego ukrywał. Mam nadzieję, że nam dobrze w miarę pójdzie. Chociaż podejrzewam, że mogę zginąć już na początku, ponieważ mam bardzo mało życia, jak zresztą widzicie. Ale trzeba wierzyć, że będzie dobrze. Teraz trzeba się skupić, moi drodzy. No, niestety, ale wydarzyło się, co się wydarzyło, aczkolwiek mam jeszcze 2 próby, więc trzeba się z tego cieszyć. I ja mam zamiar oczywiście z tego korzystać. Tak więc myślę, że będzie to dosyć interesująca. Walka, no nie? Ej! What the fuck? Co tu się stało? Ej, co tu się stało w tym momencie? Jak ja to przeszedłem? Jak ja to zrobiłem? Ej, przepraszam bardzo. Okej, i teraz jesteśmy chyba w tym właściwym stage numer 5. Shader. To jest ten ostatni, special, tak, to niezły special stage, za dużo Sonika. To jest ostatni, ten tajny stage, do którego chciałem się dostać Richterem, a nie dostałem się. Więc skorzystam z okazji i będę grał jako Maria Renard. Mam zerowe życie, kurde, słabo trochę. Ale miejmy nadzieję, że dam jakoś radę, muszę. No jak ja nie dam rady, to kto da radę? O Jezu! Teraz coś czuję, że teraz będę miał maraton faili dosłownie, ale przynajmniej doszedłem, kurde, do stage'a numer 5, tego właśnie, którego powinienem wcześniej odblokować. I to już jest ostatni poziom, który jestem w stanie wam pokazać, dlatego że potem już będziemy mogli zakończyć oficjalnie Rondo of Blood, Castlevania. I wiem, że to powiedziałem trochę na odwrót, ale mniejsza. Wszyscy wiemy, o jaką grę chodzi. I to było bez sensu. To było bez sensu, tu się zgodzę z wami w 100%. Się zaraz okaże, że kurde, nie będę mógł dalej pójść, ponieważ na początku poziomu utknę. A nie powiem, trochę zdenerwuję się, jak tak będzie, bo wolę jednak iść do przodu z gierką. Nie oszukujmy się, bo jak wszystko dobrze pójdzie zgodnie z planem, to jutro jest 23 sierpnia i jutro zobaczycie, kurde, wielki finał właśnie Rondo of Blood, a raczej ten bonusowy odcinek, który zakończy wszystko dosłownie.
Oho! Widzę, że tu grubo będzie. Ale dobra, poradziliśmy sobie bez problemu. Znaczy może z delikatnym problemem, ale daliśmy sobie jakoś radę. Na wolę się odsunąć troszeczkę. Dawaj, dawaj, no atakuj. Dawaj, dawaj. O, i tyle po tobie. Śmieciu. Różowy. O, następny różowy śmieć. Ej, już po nim. O, i następny, serio. Aha, mam jeszcze te. Dwa życia. Lol, ja myślałem, że mam tylko jeszcze jedno. No to easy. Za chwilę, kurde, wleci drugi odcinek z Ape Escape. Bo dla osób niewiedzących, to ja wczoraj, znaczy wczoraj, no dzisiaj zacząłem właśnie Ape Escape'a 2001. Więc takie, kurde, zakończenie wakacji będzie bardzo mocarne, no bo wróciłem do Crash'a 4. Zrobiłem Crash'a 4 na 106%. Zrobiłem bonusowy odcinek z Sonic'a Colors Ultimate. Skończyłem Castlevanię. Jeszcze tylko Rayman Redemption i będziemy, kurde, mieli wszystko w komplecie. O Jezu, teraz... No, i tyle w temacie. Bardzo dobrze. O, jest znowu niebieski przylas. Jakby tego... Jakby ten brązowy, to... A zresztą nie wiem, co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że chyba ten brązowy to już chyba powinno być wystarczająco, czy coś takiego. What the fuck? Co to było? Ej, wy to widzieliście? Oni mnie okrążyli. O co tu chodzi? Dobra, padł. Śmieć. Ty, to jest trochę tak, jakbyśmy przechodzili przez jakąś hybrydę poziomów. Bez kitu. Bo dosłownie przechodzimy przez miejsca, które już zwiedzaliśmy w trakcie gry. No nie mówcie, że nie przypomina wam to nic tej ścieżki. Czy to ewidentnie pokazuje, że tu byliśmy. No byliśmy, ponieważ teraz zginęliśmy. Hehe. Ale dobra, poczekaj ta chwilę. No to ja teraz się skupię i przejdę tam. Dojdę do tamtego miejsca i postaram się oczywiście z trzema żyćmi tam dojść. No dobra, moi drodzy, jestem z powrotem. Mam jedno życie więcej, wow. No, może być ciekawie. Może być bardzo ciekawie. Teraz uwaga na te cyklopy latające. Ale nie, pod względem stanu zdrowia wydaje mi się, że jest całkiem sponio. Ale w razie co się tutaj cofnę, żeby nie było przypału. Oczywiście, że tak. I tu znowu będziemy mieli tego, kurde, frajera niebieskiego. Prawda? $14,750. Jezu! Jest i on! Wiedziałem, że możemy na niego liczyć. Wiedziałem, że on tu przypełźnie. Teraz pewnie brązowy będzie, co nie? A nie, nie ma! O kurde! Ej, i nie mówcie mi, że to nie wygląda tak, jakbyśmy zwiedzali te wszystkie poziomy od zera. W sensie, że podobne strasznie sekcje.
Kurde, te gęby latające. Pierdzielić się ode mnie, please. A, odtąd zaczynamy. Dobra, bo już powiem trochę, że miałem obawy, że będę od zera zaczynał, ale na szczęście nie. O, udało się, moi drodzy. Yes, mamy to, przeszliśmy. The full Belmonty. Oh yeah. Teraz możemy stąd wyjść. Udało się. Ile będziemy mieli procent? Powiedzcie, że może będzie 100%. Bo naprawdę już wszystko zrobiłem z tej gry. Nie no, kurde. Moi drodzy, mistrz jestem. Mamy 100%. O kurde, ale jestem z siebie dumny. Aż musiałem lampkę zapalić z wrażenia. 100%. Mamy to. Ta jest. Dumny jestem z siebie, proszę państwa. Udało się, nadrobiliśmy kolejną serię. Mamy to. Najpierw Crash 4, potem Sonic Colors Ultimate, a teraz Castlevania Rondo of Blood. Dzięki temu będę mógł spokojnie już lecieć na Symfonię Nocy. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadziłem tę serię z Castlevania Rondo of Blood. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych, włącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na Facebooka, Discorda oraz na Instagrama, w szczególności na Instagrama, gdyż jeżeli na YouTube nie będziecie mieli powiadomień o odcinkach, to na Instagramie będziecie mieli bankowo powiadomienia, a grupa na Facebooku oraz na Discord to jest miejsce, gdzie się integrujemy. Ja was informuję, co tam u was, co tam u mnie, jakie mam plany i tak dalej, tak więc myślę, że warto. No i cóż, po raz ostatni się powtórzę. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadziłem tę serię. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Yo!